Siema ziemniaki. Z jakiegoś powodu, gdy pisałem ten odcinek na telefonie po słowie siema, słownik podpowiedział mi słowo ziemniaki. Czyżby sam ziemniak z kanału Ziemniak maczał palce w moim sprzęcie? No mniejsza. W ten piękny, bajeczny, wysuszony niczym nozdrza popka od koksu dzień. Chciałbym was przywitać w kolejnym odcinku hitów internetu. Programu, który jeżeli oglądasz, to jesteś 60 i w tym momencie dzwonisz na psiarnię na dobrych chłopaków, którzy będą teraz oglądać świat zza krat. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie co nieco na temat dwóch najpotężniejszych koksów w historii MMA. Kiedyś Boxdel przyznał, że on to lubi patrzeć, jak się koksy biją i jak trzęsie całym oktagonem. I w sumie coś w tym jest. No dobra, to dzisiaj będzie o Shellim i Denisie. To standardowo, zostawcie łapkę w górę i zaczynamy. Jestem jaki jestem, można mnie nie lubić, ale nie jestem taki, że za pieniądze zrobię wszystko jak oni, że się będę publicznie poniżał, albo na siłę robię jakieś awantury. Denis Załęcki, wojownik, playboy, przystojniaczek, zabijaka. W przeciwieństwie do Shelly'ego nie mamy tutaj do czynienia z typowym sportowcem zajmującym się jakimiś hokejami czy innymi pierdołami dla miłych i pogodnych Kanadyjczyków. Denis to mordobijca, który nie potrzebuje rękawic i zasad bokserskich jak jakaś Cassius. Denis specjalizuje się w walkach na gołe pięści, bez gaci. Nie no, żartuję, akurat gacie musi nosić, ale podejrzewam, że gdzieś jego animalny wewnętrzny głos namawiał go nieraz do walki takim, jakim go natura stworzyła. Denis zasłynął z walk na takich galach jak Gromda, ale stwierdził, że to organizacja dla i postanowił stworzyć swoją własną galę o nazwie The War. The War 3. Tylko w systemie pay-per-view. The War to nie jest nawet gala czy organizacja. To istny fight club, gdzie panowie w dosadny sposób udowadniają sobie, która drużyna jest lepsza. Dlatego Denis Rozabeka tak mocno zalał za skórę innym ekipom, że aż musi ukrywać miejsce organizacji swojej gali, bo kto wie, kto by tak wpadł z jakimś sprzętem. Ogółem może nazwiecie mi ale ja nie rozumiem i nigdy nie rozumiałem, jak można tak chodzić i napierdalać się całe życie, robiąc sobie na lewo i prawo wrogów, którzy tylko czekają, aż będziesz sam i dojadą cię z kolegami. A to wszystko dlatego, że lubisz innych 11 panów biegających za piłką. Co ciekawe, na gali Denisa możemy zobaczyć walki 3-3. Ostatnio Denisowi się pojebało i pobił Shelly'ego, ale dla pewności walka była zorganizowana w formie 3-1. Denis zawalczył ostatnio również z Aituyem Śminką. Niestety, wyszedł do walki z kontuzją kolana, które nie przetrwało walki. Ponieważ jestem będę na mocnych, silnych lekach przeciwbólowych, bardzo mocnych, też pod kropelkę się prawdopodobnie podłączę, żeby nie czuć bólu nogi, bo mam naderwane więzadła krzyżowe i boczne. Z drugiej strony wyglądało, jakby mógł sieknąć Aituya, więc kto wie, może ze zdrową nogą urwałby szpilce łeb. Na pewno mój brzuch i nerwy były poszarpane za każdym razem, jak kontuzjowana noga Denisa próbowała zatrzymać jego 110 kg wagi. Naprawdę, panowie, nie wychodźcie z kontuzjami, bo potem jest kupa, a nie walka. 90% ludzi, co ogląda, ale nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że zawodnik ma kontuzję i jaki to ma wpływ na walkę. Denis jest również absolutnym przeciwnikiem dzwonienia na policję, niezależnie od tego, co się stało. Okradli ci konto i dzwonisz na pały? Jesteś 60. Ukradli ci auto i to zgłaszasz? Jesteś 60. Wracasz do domu, a tam cała twoja rodzina została przerobiona na dekorację świąteczną przez jakiegoś seryjnego mordercę? Pomyślicie, no wypadałoby zadzwonić na policję, czyż nie? Otóż nie. Dla Denisa byś był 60 i chuj. Jeszcze się okaże, mi się to podoba. W Polsce potrzebujemy ludzi honoru z zasadami. Dlatego ja proponuję, aby Denis kandydował na prezydenta RP. Jego główne hasło? Emerytura od 60. Denis ma również ojca, który jest jeszcze większym kozakiem niż on. Ja nie wiem, co ostatnio jest z tymi duetami ojciec-syn, ale chętnie zobaczyłbym, jak Denis wraz ze swoim starym walczy z Muranami w jakiejś rzymskiej klatce. Piotr Shelly'ego. Piotr Shelly'ego to trener personalny, kulturysta amator, profesjonalny, hokeista oraz zawodnik MMA. Shelly'ego, ręce bardzo nisko. Kij się odrzuca wtedy. Trafił Shelly'ego! Nie ruszył na Pudzielewskiego! I chce skończyć to! Shelly to typ gościa, który już od urodzenia posiadał większe mięśnie niż przeciętny człowiek. Do tego stopnia, iż wyjęty z łona matki odruchowo zaczął wyciskać położoną na klatę. A jak on... Pierdalej. W sensie, sami sobie spójrzcie, jak typ wyglądał w wieku 15 lat. Typowy 15-latek. Shelly zdecydowanie odnalazłby się jako protagonista JoJo bez problemu. Pierwsze moje skojarzenie to Mike Tyson, który również będąc nastolatkiem wyglądał, jakby zeżarł wszystkie zapasy mięsa z pobliskiej wsi. Piotrek, ty czujesz, że musiałeś przyjąć ten pojedynek po tych wszystkich postach, po tym wszystkim, bo tak. Straciłbyś wtedy wizerunkowo. Wiesz co, nawet... Ja ci powiem tak, ja się ogólnie nie wypowiadałem kompletnie nic. Pierdalej. W ogóle niektórzy ludzie rodzą się z takimi genami, że czasami
zastanawiam się, czym karmili ich rodzice. Weźcie sobie takiego LeBrona na przykład. Typ w wieku 12 lat był większy i silniejszy niż 99% facetów na ziemi. Shelly zajmował się również hokejem, ale jako iż nie było z tego zbytnio sosu, został trenerem personalnym i skupił się na kulturystyce. I powiem wam, że nie wiem, jakim jest trenerem, sylwetkę ma wiadomo niesamowitą, ale na miłość boską, niech on nie nagrywa przemów motywujących, bo brzmią one jak monolog gimnazjalisty przed lustrem. Motywacja to jest coś, co pozwala ci zacząć. Wow! Później jest już tylko charakter i ambicja. Wow! Wszystko leży wyłącznie w twoich rękach, więc jak? Naprawdę pragniesz sukcesu? Nie. Dam ci sprawdzoną receptę. Wyobraź sobie, że ktoś zanurza ci głowę pod wodę, a ty nie możesz z tym... Spierdalaj! Widziałem kiedyś Shelly'ego na siłce i powiem wam, że na żywo nie jest wcale taki duży, ma 120 cm wzrostu i w sumie to bym mu najebał. Oczywiście nie powiem mu tego w twarz, bo jestem kulturalną osobą. Punktem skupienia w jego karierze jest oczywiście MMA. Shelly swoją pierwszą walkę stoczył na Fenie z bratem Pudziana i bez większego przygotowania wygrał, choć w sumie to mały Pudzian przegrał głównie z niedoboru tlenu, podobnie jak i Shelly'ego. Pierwsza szarża Pudzianowskiego. To był ten cios, którym zaskoczył Shelly'ego. Kolejną walkę już na Fame przegrał z Piechowiakiem. Tutaj również zabrakło tlenu i to nie dlatego, że Piechowiak wygrał przez duszenie. Shelly postanowił wówczas spróbować lepszego sposobu na walkę i po prostu nokautować przeciwników, zanim zabraknie mu tlenu. Wyjebał bombę jakiemuś ósemu typowi z brodą, potem wykurwił gonga Arabowi, choć tutaj trzeba przyznać, że troszeczkę na farcie. Ale gong wyjebany został. Nieraz tak gorzej dostało na pokoju, jakby jakiś... Ostatnia jego walka to pojedynek z Normanem Parkem. Niestety potężne gabaryty Shelly'ego nie pomogły mu przed takim twardym łbem, jakim jest Parkę. Chyba Shelly spróbował tutaj podskoczyć powyżej chuja i mu troszeczkę nie wyszło. Mam nadzieję, że Boxdeal szykuje już jakiegoś koksa do walki z Shelly'em, bo mam niedosyć potężnych knockoutów. Choć na ostatniej gali Fame już ktoś się pospieszył z walki do Shelly'em. Otóż Shelly został obstawiony przez jakiś koksów z Denisem na czele i oberwał z partyzanta. Chciałem zauważyć, że bardzo honorowe zachowanie ze strony Denisa. Zawsze warto jest podejść z kolegami niż samemu. Osobiście też żyję zgodnie z tą zasadą. Shelly'emu po całej sytuacji jest bardzo smutno. Ale o co chodzi? No i właśnie wtedy dostałem informację od kolegi Denisa, że mam go przeprosić w social mediach, za to, że próbowałem go skłócić z Denisem. A ja powiedziałem, że nie mam zamiaru go za nic przepraszać, bo nie czuję takiej potrzeby, bo nic takiego po prostu nie zrobiłem. Nikogo z nikim nie chciałem skłócić. Spierdalaj! Mam nadzieję, że zobaczymy walkę Denis Shelly na którejś z gal. Innej opcji po prostu tutaj nie widzę. Ty wymyślasz własne zasady na potrzeby sytuacji, w których aktualnie się znajdujesz i mówisz, że to jest ulica. No nie, nie jest tak, jak ty mówisz. Zresztą już dowiodłeś to niejednokrotnie. Teraz po raz kolejny, rzucając oskarżeniami współświadka, ja zasady znam i się ich trzymam, pomimo że... Pamiętajcie też, żeby zasubować kanał, no i obczaić nasze inne filmy. Polecam ten film o Kasiuszu. I've been feeling it, I can't seem to focus good enough.